witamy wszystkich serdecznie. Jest godzina 7 rano. W tej chwili przekraczamy granicę. Czy moja cóż miła, też szczypeczki daję ci. Właśnie wyjeżdżamy z Belgii. Cóż moja cóż miła, też szczypeczki daję ci. Pokażemy słynny miejscowości Rouen. Gdym 16 latek miała, to nieszczęście stało się. Ja skrzypeczki swe wyjęła, by na świat pokazać je. Ja skrzypeczki swe wyjęła, by na świat pokazać je. Struna pękła, ja wędlała, bo to było pierwszy raz. Struna pękła, ja wędlała, bo to było pierwszy raz. Struny były poszarpane i nie chciały
jesteśmy w okolicy Le Havre. Akurat będziemy teraz wjeżdżać na most. Gorące lato się zaczyna, słońce rozwija płatki róż. Ulicą idzie cud dziewczyna, prawdziwy skarb za siedmiu mórz. Pobiegłem za nią jak szalony, uśmiechem przywitała mnie. Urodą wprost zauroczony, wyznałem szeptem słowa te. O Karo, Karo, Karolino, dziewczyno z moich snów, iż mej miłości jest przyczyną, do ciebie wołam znów. I jedno tylko mam życzenie, pozostań ze mną już. Ty jesteś moim przeznaczeniem, a ja twój anioł stróż. I Karolina pozostała, radość nie dam, mijały dni. A kiedy miłość mi wyznała, blaskiem przepełnione, jak dwa ogniki jarzą się. Jej usta miodem nasycone, jak magnes przyciągają mnie. O Karo, Karo, Karolino, dziewczyno z moich snów, tyś mej miłości jest przyczyną, do ciebie witamy wszystkich serdecznie. Znajdujemy się w miejscowości Dinan we Francji. Tu pokażemy trochę miejscowość, z której jutro będą startować gołębie. Idziemy w tej chwili w kierunku zamku. Widać ładne zabudowy. Widzimy zamek. Tu widzimy już kolega Andrzej idzie z naszą flagą Polskiego Klubu Lotów Gołębi Dalekodystansowych. Tutaj widzimy miasteczko. Piękny zamek, stary. Jak złodziej królowie, porwałeś do serca mego dno. I nikt nie może. Tutaj widzimy grupę. Grupę Francuzów, którzy podziwiają naszą flagę tutaj z kolegą Andrzejem. Bye bye. Idziemy teraz w kierunku zamku. Piękny zamek. Andrzej niesie naszą flagę. Dziesięciolecie polskiego Klubu Lotów Gołębi Dalekodystansowych. Andrzej, tak ją rozłóż w ręce z drugiej strony, bo to akurat teraz nie widać. O, tak o. Widzimy flagę. Idziemy dalej w stronę wejścia do zamku. Tak organizują loty Polski Klub Lotów Gołębi Dalekodystansowych. To, co zaplanuje, tam dojeżdża. Widzimy tutaj piękny zamek. Jesteśmy w tej chwili na dziedzińcu zamka. Zaraz tam wejdziemy do środka.
O, proszę bardzo, tam mamy gołąbka. Idziemy teraz na górę zamku. Tu z Andrzejem, tak jak żeśmy obiecywali, tą flagę umieścimy na samej górze. Tu jeszcze pójdziemy na dziedziniec. Później tu obejrzymy całość. Panoramę miasta widać. Tam parę panoramy miasta. Piękna okolica. I jutro będę tu startować gołębiem. Polski klub lotów gołębi dalekodystansowych WG Zachód Krosnożański. Tylko my organizujemy takie loty. Tylko my dojeżdżamy do tych miejscowości, gdzie są organizowane loty. Pokazujemy tylko my, gdzie gołębie dojechały, jakie są okolice, w które przyjeżdżają gołębie. Stąd będą startować do Polski. Tutaj wszyscy mogą podziwiać piękną panoramę Dinant. Niech żałują wszyscy, co nie dali tutaj gołębi. Teraz jesteśmy na dachu pięknego starego zamka. Teraz widzę całą panoramę Dina. Tutaj widzimy most przy wjeździe do Dinan. I panoramę. Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy w miejscowości Dinan. Mamy dzisiaj piątek 05.07.2024. Za chwilę zostaną wypuszczone gołębie. Dochodzi godzina 7.45. Pogodę mamy lekko zachmurzoną, wiatr południowo-zachodni. Dobra, Andrzej, startujemy.
Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy w Belgii. Dochodzi godzina 6:45. Będą zaraz startować gołębie. I za chwileczkę będziemy startować. Jeszcze minuta. Kolega Andrzej już przygotowany. Dobra, to startujemy. Moja rzekła mi,